Jak jestem dwójką? Dobra, będziecie się śmiali, ale powiem wam, co się z tym dwójką stało. Ogólnie na początku jak wstępnie mieli naprawić ten samochód, to wyszło, że 70, tam 70 parę koła miało to kosztować, ale okazało się, jak się nazywają te takie belki z przodu auta, których lepiej nie wyginać. Zaraz mi napiszecie. O, podłużnica. No. Okazały się wygięte. Jedna kurwa tak się wygięła, że uszkodziła coś tam w silniku. I naprawa szła już pod 240 koła. I całka poszła na samochód. Co robisz? Nie. Co temu tak nie powiedziałeś? No bo dzisiaj się dowiedziałem. Ale serio? No. No nie wierzę, no nie było takich, nie było sytuacji, gdzie mogłoby się to odpierdolić. No nie, bo kurwa, ja nie wiem, on mi to jakoś tłumaczył, ale kurwa rozebrali, było pogięte i kurwa coś, ja nie wiem, czy od tej podłużnicy, czy od czegoś, coś tam silnikiem się zjebało. Czemu te Porsche mają na polskie rejestracje? No bo... Co? To ci stare buty przegrał, jak miałem 7 lat, jebane zjebie tyle w Hiszpanii. To nie jestem rzecz, o którą muszę zapytać właściwie, bo nie muszę powiedzieć ostatnio. Mówiłem ci, że na filmie było wypożyczone auto od ziomka tego z Krakowa i Paczko mówił, że jest to jego auto. On kurwa zsiadał tego śmigacza, czy nie? Raczej nie. Czemu Paczko pierdolił, że to jego auto jest? Nie wiem. Dobra, ale teraz będzie to M2, czy nie będzie? Jeszcze raz? Będzie M2, czy nie będzie? No nie, no znaczy inaczej, no mogę sobie albo, kurwa, chyba mogę sobie wymienić to na po prostu na nową M2, a ten, znaczy ten samochód na złom idzie, kurwa, to tam wiesz, z niego to sobie tam wykręcą, kurwa, 4 części i tyle. No inaczej, jak działa całka, to dostajesz gotówkę po prostu za auto, czy jak? Zależy, jakie masz ubezpieczenie. Ja dostanę po prostu cały. Ja też miałem ubezpieczenie od utraty wartości, więc ja dostanę, znaczy inaczej, leasing dostanie pieniądze za to, zostaje spłacony leasing i resztę mi oddadzą. No. Ale to spoko, nic się nie stało. Nic się nie stało, bo zamówiłem nowy samochód. Już dzisiaj. Ale wiesz, o jakiej sobie mówimy, jaką to masz dostać, czy nie? No pewnie dostanę ze 100 koła. No ale ja dałem 50 wkładu i parę rat. To nie jest ważne, nie jest ważne. Ten samochód, chuj w niego. D1 Nitro nie istnieje. Zamówiłem nowy samochód. A jeżeli chodzi o na przykład jakieś dodatki akrapa i dodatki karbonowe, zdejmujesz to, czy jak to działa? Tak. Czyli będziesz to sprzedawał? Tak. I kupiłem nowe BMW. Zamówiłem.